Miłość to piękny dar, który trzeba pielęgnować, strzec przez lata. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy gminy Starożreby, którzy świętowali właśnie złote i diamentowe gody. To w sumie 19 par z tak pięknym jubileuszem. Uroczystość rozpoczęła msza święta. W homilii ksiądz zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa miłość. Ten tylko cię kocha, kto kocha twoją duszę. Prawda sprawdza się w waszych związkach. Przeżyliście wspólnie 50-60 lat. Ciężar obrączek, które nosicie na palcach, to nie ciężar metalu, ale ciężar drugiego, dodawał. Podczas mszy odnowiono przysięgę małżeńską. W drugiej części uroczystości wójt gminy Starożreby Józef Stradomski wręczył małżonkom medale i odznaczenia przyznane przez prezydenta RP. Złoto i diament to nic w porównaniu z 50-60 latami po ślubie. Z waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy chcą wstąpić w związek małżeński, mówił wójt. To jest gmina długich związków. To jest taki przykład. Możemy uznać to jako reklamę naszej gminy. Zawsze, ale poważnie, w sposób szczególny takie jubileusze obchodzimy. To się spotkało z bardzo dużą aprobatą. Przyjmują wszyscy jubilaci od nas zaproszenia i możemy wspólnie z nimi świętować. To jest dla nas ogromna radość, że i oni się czują, że są zauważeni, że chcemy z nimi obchodzić te ich wspaniałe święto. Jubilaci i goście, którzy przyjmą nasze zaproszenie, chcemy im stworzyć takie warunki, żeby się czuli naprawdę i wspomnieniami wrócili do tych pierwszych okresów, kiedy ślubowali, kiedy wyprawiali swoje wesela. Może w niektórych przypadkach ich nie było, bo to było zupełnie zawarcie związku, albo po cichu, bo nie zawsze to można było. Natomiast teraz robimy to, chcemy to zrekompensować w jakiś sposób, żeby oni przypomnieli sobie te bardzo ważne w życiu ich jako jubilatów, ale i nas w szczególny sposób również. W tym roku jubileusze 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowało w gminie Starożreby w sumie 19 par. Każda z nich ma swój przepis na udany związek. Zapytaliśmy jubilatów o te najlepsze, sprawdzone, co jest najważniejsze. Ta miłość, tak wszech i wobec, mówione o tym, no spokój, wzajemne wspieranie, kochająca rodzina, mamy dwoje dzieci, wnuczków. Wnuczki jest jedna tu z nami, także no wszyscy razem się kochamy, wspierają nas, mąż trochę już choruje, więc mamy oparcie w rodzinie. No i chyba żeśmy się kochali, Lechu, co? Kiedy tak żeśmy dotrwali do tych 60-lecia mamy w tym roku. Żeby się nie kłócić, żeby być zawsze sobie wdzięcznym, szczerym. No i wszystko, żeby się dobrze spełniało. Z dziećmi, dobre wychowanie dzieci, żeby były posłuszne, żeby dobre były, nikomu nie złego słowa nie mówiły. No taki właśnie jest związek. Żeby się mocno kochać. Dużo się śmiać. Najważniejsze, że dużo się śmiać i tak serdecznie. No. A pan jaki ma przepis na dobre udane małżeństwo drugie? No i kłóciliśmy się dużo. Kłóciliśmy się też. No. Bym chciał, no ale czy życie pozwoli na to, czy to. No, ale wie pani, dobrze się dobrze tak zdrowo pokłócić, czasem potem się pogodzić. No. I się udaje. Udaje się. No i dużo z przyjaciółmi zapraszać do siebie właśnie. Dużo właśnie z rodziną, z przyjaciółmi, z sąsiadami, bo my jesteśmy przykładem takim naprawdę, że się spotykamy bardzo dużo właśnie z sąsiadami. Takie towarzyskie życie prowadzimy, naprawdę. I to jest pomaga. Żeby się dobrze odżywiać i w luźnych butach chodzić, wie pan. No tak, bo takie kryzys jest. No i jak najlepiej żyć. Dzieci już wychowane, już duże, no to... Już nie ma teraz co chować, tylko wnuczki, no. Szanować się między sobą, pracować, kochać, no pomagać się dzieciom, kochać się. No przede wszystkim, no... Sami się dorabialiśmy całe życie. Całe życie, tam nic nie dostaliśmy od rodziców i nic. Cały czas pracowałem. Dzieci winni są z nas. I dzieciom pomagamy, ile możemy. Za co pan kocha żonę najbardziej? No za co? Za miłość do mnie, za szacunek, że gotuję obiady, wszystko. Też, za radność w ogóle i rozsądny i w ogóle, aby dalej tak było. A co dzień robi
Nie, nie. Ja też bym nie zamienił. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów, podziękowań od dzieci, wnuków i gorących, szczerych życzeń na dalszą, szczęśliwą przyszłość. Zdrowia, żeby się czuli zawsze bezpieczni, żeby mieli koło siebie zawsze najbliższą osobę, żeby tego ciepła im nigdy nie zabrakło, a z urzędu gminy bez względu na to, jak będzie się działo, żeby każdy o nich pamiętał. Najlepszymi dużo zdrowia, następnych jubileuszy. Spotkanie zakończył wspólny obiad i jubileuszowy tort.